Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym materiale chciałem Wam pokazać dwa skrajne portfele, ogień i wodę. Dwa portfele pasywne. Pierwszy portfel, portfel zaproponowany przez samego Warrena Buffetta. Portfel, w którym mamy 90% akcji z indeksu S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich i 10% to jest gotówka, a konkretnie w tym przypadku mamy 10% bonów skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych, co może być traktowane jako odpowiednik, jako ekwiwalent. Lokaty w banku. I drugi portfel, który sobie tutaj porównamy, jest takim lustrzanym odbiciem tego pierwszego, czyli tak jak go sobie tutaj nazwałem Warren Buffett II. Tutaj zamiast 90% akcji mamy 90% gotówki, czyli właśnie tej lokaty bankowej w postaci bonów skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych, a akcje stanowią dokładnie 10%, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co w pierwszym portfelu mieliśmy. Jak takie portfele działały historycznie? Otóż pierwszy portfel Warrena Buffetta, gdzie mamy przewagę akcji, średniorocznie powyżej inflacji zarabiał ponad 6% od roku 1900. Natomiast problemem tego portfela jest to, że oczywiście zmienność jest duża, wysoka w takim portfelu i w najgorszym momencie ten portfel tracił ponad 80%. Portfel mocno konserwatywny, w którym mamy przewagę gotówki zarabiał zdecydowanie mniej. Średniorocznie powyżej inflacji nieco ponad 1%. Natomiast miał o wiele mniejszą e, zmienność i o wiele mniejsze maksymalne obsunięcie kapitału. W najgorszym momencie ten portfel tracił 10%. No i ktoś może powiedzieć sobie: "No dobra, ale to jest taki długi okres. Kto inwestuje ponad 100 lat?". Zerknijmy sobie więc na realne kwoty, bo być może te procenty nie mówią zbyt wiele. I wyobraźmy sobie, że ktoś inwestuje przez taki przeciętny okres z myślą o emeryturze przez 30 lat i w 1990 wkłada do portfela 10 tysięcy dolarów. Portfel Warrena Buffetta po trzech dekadach ma niemal 170 tysięcy dolarów, ten agresywny portfel, a w tym samym okresie ten portfel konserwatywny ma 26 tysięcy dolarów, czyli zdecydowanie mniej. Jakie z tego płyną wnioski? Czysto matematycznie wniosek jest oczywisty, warto inwestować w bardziej agresywny portfel, bo zarabia zdecydowanie więcej. Natomiast problem jest oczywiście w naszej głowie, tym, żeby móc przejść przez takie duże spadki w portfelu wartości portfela. Jak sobie z tym radzić? No cóż, tutaj nie ma jak gdyby takich złotych reguł i złotych porad, które powiedzą sobie: Inwestuj, nie patrz na to, co się dzieje z portfelem, i po prostu będzie fajnie. No bo ciężko jest nie spoglądać na portfel, gdy on traci ponad 50% swojej wartości. Niemniej jednak, można próbować robić sobie w głowie takie haki samemu sobie, w tym sensie, że jeżeli inwestujemy naprawdę długoterminowo 20-30 lat to nawet gdyby nam się przytrafiło coś złego właśnie pod koniec naszej inwestycji, gdy już mamy być tuż przed emeryturą, to i tak prawdopodobnie taki portfel mocno agresywny będzie miał więcej, jeżeli chodzi o jego wartość, będzie miał większy kapitał po tym maksymalnym obsunięciu niż portfel konserwatywny. No bo wyobraźmy sobie, że portfel agresywny Warrena Buffetta w tym momencie straciłby z tych 170 tysięcy, dajmy na to, 50%. Wciąż mamy więcej w tym portfelu niż w portfelu, który jest konserwatywny i ma 26 tysięcy dolarów. Oczywiście to jest taki bardzo sterylny przykład, w którym wpłacamy pieniądze raz i później przez 30 lat nie dotykamy tych pieniędzy i inwestujemy cały czas. W realnym przykładzie takim, który jest bardziej powiedzmy bliski życiu, prawdopodobnie każdego roku coś dopłacamy. Niemniej jednak procent składany działa w ten sam sposób. W agresywnym portfelu mamy coraz Więcej tego kapitału, ponieważ procent składany z czasem coraz mocniej działa na naszą korzyść. Mówiąc krótko, ryzyko w długoterminowym portfelu pasywnym. Im dłużej inwestujemy, jest coraz mniejsze i coraz łatwiej nam powinno być akceptować to ryzyko, ponieważ gramy tutaj naprawdę długoterminowo. Natomiast tu i teraz, w krótkim okresie czasu, liczonym w tygodniach, miesiącach, nawet kilku latach, jest faktycznie duże i faktycznie możemy widzieć i możemy być przytłoczeni tym, że nasz portfel traci. Kilkadziesiąt procent na wartości. Natomiast, jeżeli ktoś ma naprawdę długi horyzont inwestycyjny, to warto sobie tutaj przemyśleć, czy aby nie lepiej, mimo wszystko, zmusić się do tego, żeby sobie włożyć tego ryzyka więcej, bo ten procent składany z czasem będzie naprawdę bardziej na nas pracował. Z mojej strony to wszystko, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye bye.